Cześć, Jarek Rogowski, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ze mną Emil Juchacz i dzisiaj pogadamy sobie o obronie przed uchwytami za ręce. Zapraszam do oglądania naszego odcinka. Na naszym kanale mówimy o różnych sytuacjach, o sytuacjach takich ekstremalnych jak nóż, duszenia, z których tak naprawdę można powiedzieć, że nie ma wyjścia, jeżeli nie zrobimy tego w pierwszej fazie. Teraz będziemy mówili o uchwycie za ręce, uchwycie nadgarstków. Z jednej strony jest to sytuacja, która nie jest może zagrożeniem życia, ale pamiętajcie, że wszystko może eskalować. Jeżeli moja obrona jest słaba bądź nieskuteczna, dajemy też mocne pole do popisu agresorowi. Więc jeżeli nie zrobisz tego w pierwszym momencie i dasz mu się rozwinąć, on na pewno się będzie nad tobą pastwił. Więc zacznijmy sobie od tego, że moje nadgarstki są jak takiej małej dziewczynki i ja muszę być na tyle techniczny i szybki, żeby osobę, która ma nadgarstki, których ja nie mogę objąć, a takie nadgarstki ma Emil, żebym mógł z tego lepiej wychodzić, muszę naprawdę zrobić to dynamicznie. Więc najpierw się zastanówmy, dlaczego w ogóle doszło do tego, że ktoś, kto cię złapał za ręce, to po prostu cię złapał. Pamiętajcie też o tym, że są goście, którzy mają ręce jak i madła. I to, co Wam pokazuję, to jest zwiększenie szansy, a nie stuprocentowa odpowiedź, nawet jeżeli to trenujecie. Więc Emil, mamy teraz podstawową sytuację, w której naprawdę mamy gościa, który mocno Cię złapał. Pamiętajmy też o tym, że w każdej sekundzie, w momencie Twojej obrony, on ma też drugą ręką. Może dać Ci w papę, może dać Ci piąchą w łeb, ok? Może Cię ściągnąć na ziemię, zrobić cokolwiek innego. Więc bardzo istotne jest to, że w momencie, kiedy mamy już tą sytuację, reagujemy w pierwszym momencie. Jeżeli czujesz, że Twoja negocjacja jest na poziomie ninży, oczywiście możesz z nim debatować, zrobić jakąś prewencję bądź jakąś taktykę. Pamiętajmy, że wspólnym elementem dla obrony przed wszystkimi uchwytami jest pójście na stronę kciuka, czyli pracujemy sobie w stronę kciuka i tutaj zobaczcie, tworzy się mała przestrzeń. Ja nie chcę wychodzić dużą powierzchnią w ten sposób, ani szarpać się z nim, ponieważ nie ma takiej możliwości. Ja muszę zrobić to w sposób eksplozywny. Skręcam do środka moją dłoń i idę na tą strefę, która jest najsłabsza, wąską częścią przedramienia. Skręt, spięcie i wyjście. Natychmiast ręce idą do góry, bądź zwiększam dystans. Druga rzecz jest taka, że w momencie, kiedy on Cię łapie, jeżeli chciałby Cię tylko złapać, super, ale w momencie, kiedy zaczynasz majstrować coś, próbujesz robić różnego rodzaju dźwignie, próbujesz go przechwycić, robić jakieś cudaczne techniki, on ma drugą rękę, z której na pewno będzie chciał skorzystać, więc jeżeli to trwa za długo, a Ty zaczynasz coś się brandzować, jest bomba i leżysz na 100% na ziemi. Więc trzyma, skręt do środka, i bardzo mocne wyjście. Po skosie wykonujemy sobie pełny obrót i moje ręce są w pozycji oddalam się. Ale pamiętajcie, że w tej sytuacji też po moim wyrwaniu on może nie chcieć się zatrzymać, więc ja też muszę wchodzić w niego bombami. Zróbmy to, kiedy się nie zatrzymasz. Poproszę, ok? Raz, dwa, ok? To jest pierwsza rzecz. Druga opcja to jest uchwyt mojej ręki na dole. Pamiętajcie, to może być jedna ręka, mogą być dwie ręce. Teraz mówimy sobie o tym uchwycie. Przypominam o ręce, która może w każdym momencie do Ciebie dojść, więc bójcie się tamtej ręki. Ta ręka jest najmniejszym problemem. Bardzo ważne jest to, żebyście robili to w sposób instynktowny, wytrenowany, szybki i dynamiczny, ale nie możemy się skupiać na tym, ponieważ stracimy cały view i jego prawa ręka pójdzie na Twoją głowę. Podobnie jak w poprzednim wypadku, skręcam teraz w drugą stronę i mała powierzchnia idzie w kierunku jego kciuka. Mój łokieć w kierunku jego łokcia, a Wasza dłoń idzie w Waszym kierunku. To jest ruch. Dynamicznie. Jeżeli będziecie robili to za bardzo płynnie, on będzie oporował i będziemy robili sobie jakieś takie dziwne aikido. Więc staramy się w tej pozycji mieć dobrą sylwetkę. To jest jeden szybki, dynamiczny ruch. Łap proszę bardzo, bardzo mocno, ok? I to jest moja praca. Jeżeli nadchodzi, pamiętajcie, że muszę już wejść w niego bombami. Najlepszym sposobem obrony przed chwytem ręki jest nie dać się za nią złapać, więc zanim dojdzie do tego uchwytu, możemy zawsze cofnąć rękę lub wycofać się. Możemy cofnąć rękę również z atakiem. Rozumiemy? Więc zamiast tylko skupiać się na treningu sytuacji, gdy ktoś Cię łapie, okay, i robisz wszelkiego rodzaju tutaj zejścia, wyjścia i inne pierdoły, skupcie się też na trzymaniu dystansu i na tym, żeby nie dać się złapać w tej sytuacji. Jeżeli odcinek Wam się spodobał,
prosimy bardzo o zostawienie subskrypcji, komentarza, lajka, wciśnięcie również ten dzwoneczek, pomaga nam się to oczywiście rozwijać. Pamiętajcie, że to, co pokazujemy, jest tylko jednym z elementów, więc prosimy w komentarzach, żebyście nie tracili czasu na to, że kto Cię złapie za nadgarstek na ulicy. Zapoznajcie się z całą treścią kanału i zobaczcie, że mówimy o różnych tematach, o różnym natężeniu i zagrożeniu. A tymczasem do zobaczyska następnym razem. Cześć!